To jest chyba najgorsze uczucie, jakie może was spotkać w grach komputerowych. Każdy na pewno kiedyś tego doświadczył, gdy przeciwnik jest totalnym śmieciem, a mimo to wy jesteście bez absolutnych szans, żeby go pokonać. Jeżeli kiedykolwiek grałeś w gry multiplayer, to na pewno miałeś okazję to poczuć. W grach takich jak CSGO było to nawet na porządku dziennym. Naprawdę bardzo ciężko było przegrać w tą grę ze 100 godzin i nie spotkać ani jednego cheatera. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że nawet profesjonalni gracze przydawali i zostali na tym złapani. Mówiąc o aimbocie i wallhacku, każdy od razu wie, o co chodzi. Ale jak to działa w League of Legends? No właśnie, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek grać na cheatera w League of Legends? Jeżeli masz dłuższy staż w tej grze, albo kiedykolwiek wbiłeś Hielo, to na pewno miałeś taką okazję. W innym przypadku, jeżeli jesteś tylko niedzielnym graczem League of Legends i czasem sobie pograsz, to prawdopodobnie nigdy tego nie doświadczyłeś, albo miałeś taką szansę i nawet o tym nie wiedziałeś. Sęk w tym, że cheaty w League of Legends nie są powszechne na większą skalę. Teraz ty grałeś na cheatach w LoL'a? Nie, ale oskarżali mnie o to, bo miałem nienaganne mechaniki. A czemu? Kiedy? A pokażę. A to jak co trzeba wpisać na YouTube? No nie, bo to trzeba by było wpisać denitrozyniak, bo ja to miałem na kanale. Ale no już nic ci nie jaka postać? Cassiopeia, Darcy Strynda. I w tym małym procencie graczy na wyższych rankingach są one ostatnio bardzo popularne. Wszystko to za sprawą Cassio Ball Akanitro. Jakiś czas temu miejsce i jest coś takiego? Cassio. No, ale to nie, drugi filmik. No ale to nie jest mój nick. Ja to kojarzę, stary. To miałeś dramę z Disem. Ja wiem, co to jest to. O jego wspaniałej Cassiopei. No i zobaczmy, co on tą Cassiopeią wyczynia. O właśnie, na ten fragment należy zwrócić szczególnie uwagę. Skill rzucony z pleców. Widzicie? Tego się nie da zrobić bez bota. Jak chcecie, to obejrzyjcie sobie jeszcze we własnym zakresie ten filmik jeszcze raz, jeżeli macie jakieś wątpliwości. I tam zaraz też będzie fajny fragment, jak Lizana będzie potrzebowała. No, ale zresztą jeszcze obejrzyjmy sami. Zobaczcie, to jest platyna, ale ta prędkość rzucania skilli, no! Ja nie jestem, że tak powiem, no. ja nie jestem, że tak powiem, ekspertem rolowym, nie gram na, powiedzmy, wybitnym poziomie challengera, ale tutaj ta akcja była naprawdę bardzo dobra. O, i tutaj będzie właśnie ten fragment z Flashem. I Zandra rzuci Flasha naprawdę, i od razu zostanie screenshotem na mordę. Także tak jakbyś miał, jakby ci ten refleks został, bo no... Nie mówię, że teraz jest zły, ale jakbyś miał taki refleks teraz, to sądzę, że mógłbyś na pewno jeden na jeden na midzie, na Fakera, że tak powiem, na Cassio zagrać. Misiu, ja mogę wiele rzeczy naprawdę. Tu już błąd popełniłem, nie wiem co to jest za ten, ale tutaj, w tym momencie, bo on dostaje autoatak i spada w krzaka i ja powinienem flashnąć i skół go dobić, ale wycofałem się. No ale no niestety, tak zwany fog się wydarzył. Znaczy ja mogłem tak zagrać, ale już mi się tak nie chce po prostu. Rzadko już tak gram. Cały kod źródłowy League of Legends został opublikowany, przez co programiści cheatów mieli o wiele prostszą drogę, żeby po pierwsze obejść anti-cheat, a po drugie zobaczyć, jak działa gra. Ale jak one działają, co oferują i kto ich używa? Przede wszystkim... To było i jest takie przysłowie, stary, co było i nie jest, nie pisze się w rejestr, tak? No tak, ale wiesz, bo oni mówią, że ja coś na mój kanał wrzuciłem, ja tego nie mam na moim kanale. Legends możemy podzielić na trzy kategorie. Exploity, to niech ci wyślą linka. No i ghosting. Zacznijmy od tego ostatniego. To nie do końca jest cheatowanie, bo nie dajecie aż tak sporej przewagi, no i przede wszystkim jest legalne. O co chodzi? W skrócie, grasz na streamera, on jest w przeciwnej drużynie, ma opóźnienie 2-3 sekundy i nie ma zakrytej mapy. No to wtedy ty zamiast uczciwie grać, po prostu odpalasz sobie na drugim monitorze, oczko lata w prawo, gdzieś tam ucieka i zamiast po prostu patrzeć na swoją minimapę, to patrzysz na jego minimapę, widzisz co się dzieje, w przeciwnej drużynie, więc masz takiego jakby mini wallhacka. Nie da się w żaden sposób tego wykryć, nie da się w żaden sposób tego zbanować, z tym Riot nic nie zrobi. Ale pamiętaj widzu, jeżeli jesteś ghosterem, to jesteś k***ą bitą bez honoru, że bana nie dostaniesz, ale jak na winą szpaku. Druga i to już bardziej poważna kategoria to exploity. W tym miejscu wykorzystujesz fakt, że kod League of Legends to jest spaghetti napisane 15 lat temu przez trzech studentów, którzy stwierdzili, że Dota jest chujowa i muszą zrobić lepszą gierkę. No i tu mamy problem, bo fakt, że coś działa, nie znaczy, że to zawsze działa dobrze i nie znaczy, że jest bezpieczne. Eksploitując, wykorzystujesz luki w systemie, jakieś dziury, błędy,
o których po prostu nikt jeszcze nie wie i nie zostały one odkryte. I z jakichś niewiadomych przyczyn, jak zrobisz jakąś zakazaną kombinację, czy coś się stanie, to nagle możesz sprawić, że gra będzie działać tak, jak nie powinna. I tutaj tą kategorię też można podzielić, bo są takie exploity, które są jakieś luźne. One zbyt dużo nie zmieniają, jeżeli chodzi o przebieg rozgrywki. Nikt praktycznie oprócz Riotu na tym nie traci. No i też potem mamy te takie mocniejsze. Te takie, które już są totalnie game breaking, one rozwalają grę. No jak już jest taki bug, no to wtedy champion, którego dotyczy, jest albo po prostu przez chwilę usuwany z gierki, albo na przykład nie działają w ogóle rankedy. No jeżeli chodzi o te takie luźniejsze, no to przede wszystkim był taki bug. On był przez 3 lata, taki exploit, że mogłeś po prostu jednym przyciskiem, takim innym programem, odpalić sobie i dostawałeś zawsze skin boosta na Aramie. Za nic, za darmo. Był też inny exploit, że po prostu zwykłym requestem wysyłałeś request do serwera i dostawałeś jakiegoś skina. No i kolejny też taki śmieszny bug, on też wykorzystywał to, że odpowiednio klient nie był zabezpieczony. Mogłeś po prostu waląc jeden request sprawić, że twoje zbanowane konto nie było wcale zbanowane i mogłeś sobie na nim grać. I tutaj większość takich exploitów, jeżeli chodzi o samego klienta, wynalazł człowiek, który nazywał się na Twitterze Havol. Jeszcze parę miesięcy temu notorycznie na swoim Twitterze wypisywał te różne exploity, pokazywał jak one działają i nawet nie do końca likował, jak to zrobić, ale jakoś zaczęło to być trochę popularne i trochę niewygodne dla Riotu, no to wysłali mu pozew i nagle chłopaczek siedzi cicho, wszystkie posty usunięte, jakby się nic nie stało. A szkoda, bo obnażył on wiele słabości klienta i pokazał, że coś tu jednak nie działa. To powinien go Riot wtedy zatrudnić do firmy. To jest najmądrzejsze, co możesz zrobić. Jeśli jest jakaś osoba, która jest w stanie co chwilę znajdować jakiś program i luki w twoim oprogramowaniu. Ale tak myśli każdy mądro myślący człowiek, a oni pewnie mu rozprawę sądową założą. Tak, wysłali mu. No dokładnie. Ale, a nawet nie widziałem, o co oglądasz. Że na przykład jak w Google, jak znajdziesz jakiś problem z Googlem, nie? Z jakimś serwisem, czymkolwiek, jakąś stroną od Google, jakąś aplikacją, to dostajesz wtedy za to hajs, nie? W zależności od tego, jak duży jest to bug, który oni tam mają. To jest zdrowomyślące podejście, a niestety nie wszyscy tak myślą. No tylko wiesz, to jest też firma, która stary zarabia miliardy dolarów, nie? Więc myślę, że zatrudniliby go, daliby mu 20 dolca miesięcznie, niech szuka tych bugów, a ktoś to naprawi potem, nie? No to. Exploitów takiego średniego typu, no to one nie są aż tak... Chociaż też jest prawda, być może nie chce im się tego naprawiać, nie? Więc po ch**u mają wiedzieć, że coś takiego jest. Takie tragiczne w skutkach. Co prawda denerwują i przeszkadzają i nie powinno się tak to zachowywać, ale no nic nie wybucha. Aktualnie takim najpopularniejszym exploitem, który jest cały czas używany i cały czas działa, jest Lobby Revealer. Jeszcze do niedawna, wchodząc na Rankeda, wchodziłeś do lobby i widziałeś, że grasz tutaj z tym człowiekiem, tym. Miałeś wszystkie niki wylistowane. A teraz co? Teraz gówno. Riot stwierdził, że teraz co grę będziesz grał z brzytwodziobem, ponurnikiem czy wędrującym krabem. Z super przyczyn walki z cyberprzemocą stwierdzili, że zakryją niki, bo ludzie w twoim teamie mogą czuć się prześladowani. Super, naprawdę świetny feature. Wszyscy go kochają. No i nie jest to problem na niskim elo, bo tam za każdym razem grasz na kogoś innego. Chociaż kiedyś było coś takiego, że czytało ci lobby całe i pokazywało ci w programie na przykład kto intuje i tak dalej, nie? Czyli na przykład wchodziłeś do lobby, ty wybierał jakąś postać, a widzisz, że on ją za każdym razem wybiera i robi 0,60, bo się kręci po midzie i lepiej było zdodżować. Ale na wysokim elo, w zależności od tego, kogo masz w lobby, to się gry dodżuje, nie? Czyli na przykład wchodzisz i patrzysz, że masz jakiegoś OTP-ka, nie wiem, jakiś OTP Szako, powiedzmy, i zbanowali Szako. No to wiesz, że ten chłop zagra gówno każdym innym czempionem, no to ktoś wychodził. Albo wchodziłeś do gierki i miałeś 4 leśników, nie? Bo akurat dało ich do jednej drużyny. No i też możesz podejrzewać, że jak twój leśnik, który może ma Grandmastera w lesie, zagra na midzie na, no nie wiem, na kapsa, to mu zbyt dobrze nie pójdzie, nie? I wszystko byłoby casy, gdyby nie fakt, że jedyne, gdzie oni zmienili... Albo też jest tak, że niektóre osoby nie chcą grać z niektórymi osobami, bo tamte osoby są skrajnie spierdolone. I wiedzą, że jak się wypierdolą raz, to będą obrażać i chują grać do końca gry. Bo mają po prostu taki mental, nie? I te nazwy to jest to, co ci się wyświetla w kliencie, na frontendzie. A jeżeli podsłuchasz sobie requesty i komunikację twojego klienta z serwerem, to nagle okazuje się, że co? Tam wszystko jest podane na tacy. Więc po prostu wystarczy, że przechwycisz ten pakiet, który leci i tak do twojego komputera, wyciągniesz z niego informację, kto jest w twoim lobby i wszystko to masz. Podane jak na tacy, tylko ukryte dla zwykłego śmiertelnika. To w ogóle nie jest w żaden sposób zabezpieczane, nigdzie ukrywane, to po prostu tam jest. A sam dowód na to jest taki, że nie trzeba było długo czekać, bo
i chyba jeden dzień po tym, jak zostało to wprowadzone na live server, to już ten skrypt był i już ten exploit był wykorzystywany i opublikowany. Drugi exploit z tej kategorii jest niestety bardziej skurwysyński. On już denerwuje powoli graczy i jest ostatnio bardzo popularny na Hielo. Polega on na tym, że z niewiadomych przyczyn możesz sobie po prostu zbombić lobby. O co chodzi? Wyobraź sobie sytuację w Champion Selekcie, widzisz swoje czempiony i okazuje się, że ty jesteś autofilem na bocie, masz na supporcie jakiegoś branda psychopatę, na midzie jakiegoś zjeba, co myśli, że jest fakerem i gra Adele Blanc, a na topie jakiegoś debuff wannabe, który gra AP Jaxem. Patrzysz w enemy team, a tam Rengar, Katarina, L9, Smurferzy, do tego jeszcze dopchane Lulu i Kog'Mawem. No, tak normalnie nie da się grać. Więc stwierdzasz, no dobra, nie chcę mi się tego grać, klikam X-a, dodżuję. No i tutaj pojawia się pewien mankament, bo teraz już nie musisz dodżować. Okazuje się, że możesz wysłać jeden request do serwera ze swojej zewnętrznej maszynki i cała gra nagle jakby jej nie było. Wszystko jest zbombione. Gra znika, kolejka znika, wszyscy wychodzą do ekranu startowego, wszyscy mają wyłączone queue, jakby nic nie stało. Nikt nie traci punktów i nikt nie ma kary za dodża. No i jak już jesteśmy przy tym temacie, no to jest taka lżejsza wersja czegoś, co było kiedyś dostępne. Kiedyś był taki dropkak z czystego zdarzenia. I najśmieszniejsze w nim było to, że tutaj wchodziłeś do... Robiłeś tak, na przykład jak był inhibitor już zbity, to oni dropowali gierki i miniony kończyły grę. Albo na przykład jak potrzebowali się ludzie skalować, to dropowali gry przez 50 minut, potem kupowali itemy i raszowali bazę, nie? I w momencie, gdy na przykład jedna drużyna przegrywała, że jedna miała drophackera w swoim teamie, no to nagle się okazuje, że ty... Ale też można chyba było zrobić tak, że jak się drophackowało gierkę na przez 8 minut, to ona totalnie była też skancelowana. Już się cieszysz. Wygrałeś grę, pushujesz Nexus, a tutaj co? Kolega z przeciwnej drużyny odpala drophacka, wywala cały serwer, na którym jest gra i okazuje się, że wszyscy dostają disconnecta. Jak wszyscy dostaną disconnecta, no to gra znika, tak jakby jej nie było. I nagle kolega, który zdrophackował, nie straci punktu, a ty nie wygrasz gry, więc też ich nie dostaniesz. Tej gry jakby w ogóle nie było. Znikasz jak Houdini. No i te omówione exploity bardzo często, jako że zbyt mocno nie ingerowały w grę, nie były naprawione przez lata. Przez lata mogłeś tego używać i dopiero jak był jakiś większy problem albo jakaś większa zmiana w kliencie, no to było to przy okazji naprawiane. Nie był to zbyt duży priorytet Riotu, no bo to wielka firma i przecież nie mogą się zajmować takimi rzeczami i nie były to bugi, które niszczyły grę. A teraz do takich też przejdźmy. Bo wyobraź sobie sytuację. Grasz Poppy, stoisz w bazie i jedynie klikasz kół. I nagle się okazuje, że trafiasz każdego w enemy teamie i po prostu wszystkich zabijasz, nie wychodząc nawet z bazy. Latasz 20-0 i wszystkich zabijasz cały czas, co cooldown. I nie ma to żadnego counterplayu. W ten sposób wygrywasz grę za grą. No ale jako, że szybko gdzieś tam jest to reportowane, post lata na Twitterze, na Reddicie, Riot szybko reaguje, Poppy jest disabled, a potem ty dostajesz bana, no i ten exploit nagle jest fiksowany w parę godzin. Kolej z takich jeszcze innych śmiesznych exploitów, kiedy jeszcze był taki, że mogłeś flashować ile ci się chciało. Flashujesz, używasz itemu i nie masz na tym zero cooldownu, więc mogłeś przeflashować przez całą mapę, zabić kogoś z Gunblade'a i tak albo jeszcze śmieszniejszy exploit. W momencie, gdy Niko została zreworkowana, okazało się, że możesz zamienić się w tower. Podchodzić do towera, zamieniać się w tower i nagle będąc towerem... Co, już idziemy grać? ...gotowałeś. No i exploit, który chyba do teraz nawet nie został jeszcze załatany, zreworkowana, okazało się, że możesz... Albo jeszcze śmieszniejszy exploit. W momencie, gdy Niko została zreworkowana, okazało się, że możesz zamienić się w tower. Podchodzić do towera, zamieniać się w tower i nagle będąc towerem, każdego one-shotowałeś. No i exploit, który chyba do teraz nawet nie został jeszcze załatany, a jest już w tej grze od paru dobrych lat, polega na tym, że teoretycznie jak lecisz Sionem na RC, to możesz lecieć prosto i ewentualnie lekko wydriftować. No to wyobraź sobie, że możesz nagle zrobić drift i zrobić szybką nawrótkę. Takie rzeczy też są możliwe i cały czas chyba jest to niezałatane. Generalnie ta lista mogłaby się nie kończyć, bo tych exploitów jest naprawdę sporo, no i też z każdym kolejnym dodawanym czempionem, który jest nieco bardziej skomplikowany, jak na przykład Viego, pojawia się milion kolejnych exploitów, problemów. Jeżeli jesteście ciekawi innych exploitów, które były w historii tej gry, no to praktycznie każdy, który był w przeciągu ostatnich 7-8 lat, jest na kanale u Vandrilla, który by the way, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, też jest Polakiem. No i jeszcze domykając ten rozdział, nie możemy zapomnieć o najbardziej ikonicznym exploicie, jaki miał miejsce na Cassiopeii i przez bardzo długi czas był w tej grze i to było w sumie utożsamiane z skryptowaniem. Polegał on na tym, że jak grałeś Cassiopeią, to mogłeś rzucać E plecami i podczas rzutu E wcale się nie zatrzymywałeś, więc mogłeś uciekać i wszystkich mega dobrze kajtować. To swego czasu było utożsamiane z każdym exploiterem, skrypterem. No a kto pamięta ten legendarny klip, napiszcie w komentarzu. Pozdro Norbert. No i teraz przejdźmy do ostatniej, najbardziej popularnej kategorii.
skrypty. Są to takie programiki, które sprawiają, że nagle jednym kliknięciem masz refleks chudego byka, movement dzikiej kobry i w dodatku trafiasz wszystkie skillshoty. Są dwa rodzaje skryptów. Te, które korzystają z pamięci gry i mają tam wszystko podane na tacy, albo takie, które korzystają z własnego silnika, który procesuje, co się dzieje na ekranie i na podstawie tego podejmuje jakieś decyzje. Generalnie działają one tak samo, ale te drugie nieco ciężej wykryć i powinny być trochę wolniejsze. No i teraz tutaj mamy typowy ekran skryptera. To, co tutaj widzimy, to przede wszystkim po prawej stronie masz odpalane takie mini menu, w którym widzisz wszystko, które masz skrypty włączone, które są w ogóle załadowane i tak dalej, wszystko co masz tutaj dostępne. Po lewej stronie masz za to każdego z enemy teamu. Widzisz, kiedy ostatni raz ich widziałeś, jakie mają dostępne summoner spele, ile mają HP, masz praktycznie podgląd na całą mapę i na wszystkie ich umiejętności i cooldowny. Do tego mamy 10 tysięcy różnych kółek, które pokazują nam zasięg naszych speli, zasięg autoataków przeciwnika, zasięg towerów, zasięg praktycznie wszystkiego, co mogłoby nas interesować. No i poza tym mamy oddaloną mapę. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale mając monitor 21:9 też macie szerszy ekran, przez co widzicie więcej, ale troszkę dziwnie to wygląda. No i teraz zobaczmy, jak tutaj wygląda sam gameplay, jak wygląda jakieś rzucanie skillshotów i dodżowanie. Zobaczcie teraz, jak tutaj podchodzi autoatak i teraz pixel perfect W, centralnie w sam środek talii, tak żeby ta naprawdę nie mogła zdodżować. Tutaj jeszcze w międzyczasie stwierdził, że chyba coś źle się rusza, więc musi movement. Mega obvious skrypty, więc teraz prawdopodobnie będzie wszystko dodżował. I zobaczcie teraz to Q. To Q nawet nie było blisko na tej talii i nagle magicznie jego myszka przeskoczyła i rzuciła Q prosto w tą talię. Tak samo, idealnie teraz pixel perfect W, to kto to jest? Sam środek Twitter? Talii, kolejne Q, a tam w międzyczasie jeszcze wytańczone Q talii na max range'u, pixel perfect dodge. Przy okazji warto zobaczyć, jakie mam mega czyste autoataczki. Każdy creep jest idealnie dobijany, nie ma tutaj jakiegoś, że brakuje 5 damage'a, jak to czasami bywa. I co on zapierał 1200 punktów w challengerze i nikt... U ludzi? Nie, nic tutaj nie ma. Kolejne Q, losowo rzucone, Q trafione, E trafione, tutaj nie było nic wiadomo, magicznego, no ale cały czas. Przy okazji, patrzcie, teraz jest tu Lee Sin i on nagle znika i on widzi, gdzie ten Lee Sin zniknął, ile sekund go nie było. No i teraz to Q, zobaczcie jak one przeskoczyło, to jest praktycznie połowa całej długości, no to jest chore. Kolejne Q, które przeskakuje. I teraz kolejne, zobaczcie, talia jest niewidoczna. Widzimy, że ona zniknęła 3 sekundy temu na minimapie i spójrzcie, tam jest takie kółko, które napisze ile jej nie było i gdzie potencjalnie mogłaby już być. Maksymalną odległość, którą mogłaby w tym czasie przejść. No i teraz kolejna rzecz, którą teraz zobaczymy. Sama naprowadzająca R-ka. On strzela w tego pajka, ten pajk nie żyje, on nawet nie ma kamery na nim. Teraz znowu Q, zupełnie inną stronę i zobaczcie jak pomiędzy creepami spod barka wyrzucony ten stun, instant W za tym. No, ten gracz ewidentnie musiałby chyba być jakimś fakerem na smurfie, żeby coś takiego grać. I teraz Talia to interpretuje i idealnie, pixel perfect, co do milimetra wymierzony stun, wytajmowany. Dzięki Rogo Joker. I wszystko trafione. Misiu. I teraz znowu każdy spell trafia. To jest najgorsze właśnie w skryptach na Xeracie, że jeżeli jesteś przeciwnikiem, to tu nawet nie ma żadnego counterplayu, bo on ma zasięg dwa razy większy od ciebie, wszystko trafia i zobacz, samo naprowadzające R. Co prawda tutaj troszkę szybciej się ruszał, więc parę było zdodżowanych, no ale tak czy siak, samo naprowadzające się. Na to nie ma żadnego counterplayu. I patrzcie, teraz kolejne Q, które zupełnie gdzie indziej trafiało i teraz patrzcie na ten czas reakcji. Jak idealnie wymierzył i wycelował i wytajmował tego Lee Sina i jego W. No, coś pięknego. Tutaj co prawda, no nie udało się uciec i na szczęście się wywróci. No i teraz jest praktycznie pik grania na Xerata. Dostajesz jedno Q, które jest samo naprowadzalne. Potem podejesz trochę, dostajesz kolejne, od razu zaraz po tym W, R-ka, samo naprowadzalna i zobaczcie, że ta talia wyflaszowała i to dosłownie od razu po tym, jak ona flashnęła, to poleciał follow-up. No to jest chore. Ale dość tego Xerata, zobaczmy jak to wygląda na midzie. Przede wszystkim patrzcie, jakie on ma czyste autoataki w creepy. Każdy creep jest tutaj zabijany, masakrowany, level drugi. Stoi na zasięgu no, jednego drugiego, Q trafione, nie da się tego zdodżować. No i teraz rzucił E, żeby zdodżować W Xerata. No kto normalny by tak zrobił? No, tylko maszyna chyba, która by jeszcze do tego źle skonfigurowana troszkę. Zobaczcie, tutaj pixel perfect wydodżowane, Q Caitlyn. I teraz leci do przodu, zdodżowane W Xerata. I zobaczcie, jak on tutaj kręci dziwne kółka. I to jest objawienie Uziego, jeżeli chodzi o to, jak on tutaj kajtuje. Lewo, prawo, jeszcze raz wyskoczył. To prawda, tutaj taka agresja trochę, ale nieco bez mózga. Jedno Q trafione, nieco perfekcyjnie, kolejne perfekcyjne Q. Teraz wyszedł z zasięgu towera, wydodżował do góry.
Jeszcze raz perfekcyjnie wykończę to erką. I kolejne kulo są perfekcyjnie trafione. No, coś niespotykanego. Zobaczmy teraz, jak się pozycjonuje w fajtach i jak to wygląda. Jakieś losowe E do przodu, żeby zdodżować erkę Xerata. Teraz tutaj wychodzi, nagle zobaczcie jaki sidestep. Tutaj wyflaszowane wszystko i odskoczy jeszcze i zabije teraz jeszcze z erki. Niestety nie zostało trafione, bo to nie jest takie proste trafić erkę Ezreala, jeżeli przeciwnik ruszy po prostu w drugą stronę. No ale widzieliście to, jak on tutaj wszystko to wykajtował? Jeszcze teraz dorzuci E, autoatak. Normalnie jakbym oglądał Hankuela i to nawet jeszcze lepszego. Teraz perfekcyjnie, znowu na samym zasięgu, wystanę to Q. No, to jest po prostu chore. I teraz tutaj kolejny na Vayne. I zobaczcie teraz, jak będę tutaj dodżowane. Widzicie? Hook i sflashowane pod tower. To jest... No, to już jest chore, nie? Kto normalny jest w stanie tak zareagować od razu na flasha Blitzcranka i to jeszcze flashnąć do przodu zamiast do tyłu? No, dosyć dziwne. I teraz zobaczcie, leci tutaj w Blitzcranka. Blitzcrank mnie chciał go słukować i taki pixel perfect sidestep, no że to jest aż chore. I też tutaj widać ciekawe, że jest taki zasięg, gdzie poleci E. Pokazywane jeszcze, o to chodzi na tej Vayne. Zobaczmy jeszcze tutaj kolejny teamfight, jak to wygląda na tej Vayne. Siup, leci, ucieka. I nagle kątem idealnie w ścianę, wydoczowany hook znowu dosyć dziwnym sidestepem do przodu. Teraz ma target namierzony. Hajtuje idealnie z ghostem. Wychodzi cały czas, gra na skraju zasięgu i ich tak spacuje, że naprawdę, zobaczcie, z tej kątem jeszcze w drugiego. No, szczerze, to akcja lepsza niż jakbyś zobaczył jakiegoś Defta albo Guma Yushiego. Generalnie Riot cały czas próbuje walczyć ze skrypterami. Tylko jako, że jest to dosyć mały problem, nie jest to dla nich priorytetem, a większość też łatwo dostępnych skryptów jest od razu z automatu banowane po paru gierkach. Co prawda jedynym problemem jest to, że te lepsze skrypty, te, które gdzieś tam są ukryte, sprzedawane są prywatnie po jakichś Discordach, gdzie trzeba mieć jakieś kontakty wśród tego całego ich community, są praktycznie niewykrywalne. I wtedy musicie zostać zreportowani ręcznie i ktoś ręcznie musiałby was zbanować, a z tym Riot ma niestety problemy. Te lepsze skrypty to jest taki towar premium. Dostanie tego jest naprawdę ciężkie. Trzeba mieć naprawdę niezłe konekcje i dobrze tam znać to całe community. To jest naprawdę towar wyższego sortu. To nie jest zwykły jakiś łatwo dostępny Hemol DOŁęki. No i generalnie widzowie, nie skryptujcie. Nie warto. Widzowie, gdzie kupić te lepsze skrypty? Niewykrywalne. Proszę do mnie napisać. biznes@introzyniak.pl